No dobra, to przejdźmy sobie teraz do drugiej części naszej rozmowy. Tą część dotyczącą pokera online mamy chyba całkiem szczegółowo omówioną, więc też skupimy się chwilę na Twojej grze live, bo może nie każdy z naszych słuchaczy wie, że Ty też oprócz tego, że grasz turnieje online, że można Cię tam spotkać na różnych pokerumach, no to też parę wyjazdów pokerowych na turnieje live zaliczyłeś. No i też całkiem przyzwoite te wyniki tutaj osiągasz, bo z tego co udało mi się tak zorientować, to w 2008 roku taki twój pierwszy odnotowany gdzieś tam wynik to jest zwycięstwo w takim małym turnieju w jednym z warszawskich kasyn. Później Tak, to prawda. miałeś kilka lat przerwy, ale właśnie zanim przejdziemy do tych najnowszych wyników, to spytam cię jeszcze o właśnie ten turniej sprzed kilku lat w Warszawie. Jeszcze wtedy ustawy hazardowej nie było, więc to też o wiele lepiej wyglądało. Chciałem cię spytać o to, jak ty wspominasz swój pierwszy turniej live, swoje pierwsze doświadczenia w tego typu grach na żywo. To znaczy, to nie pamiętam, czy to był mój pierwszy turniej, znaczy na pewno to był pierwszy większy taki turniej wygrany jak na tamte czasy, aczkolwiek zaczynałem grać live na turniejach ligowych we Wrocławiu najpierw, gdzie studiowałem, i później sam prowadziłem ligę wrocławską i jeszcze jedną ligę w Legnicy. I wtedy, gdy jeszcze ta ustawa, tak jak mówisz, nie działała, no to graliśmy sobie regularnie raz w tygodniu i we Wrocławiu, i w Legnicy, i to wyglądało inaczej. Natomiast w Warszawie to był taki festiwal, były organizowane wtedy, pamiętam jeszcze, było możliwe, nie było, nie pamiętam kto to robił, bodajże Betson, i było kilka turniej, i z tego co pamiętam, to wygrałem ostatni event, więc no, byłem bardzo zadowolony. Wydaje mi się, że w Heads Upie grałem z Wojem, z warszawskim pokerzystą. Tak, to chyba część osób kojarzy ten nick, więc będą wiedzieć, o kogo chodzi. Natomiast skoro wspomniałeś o tych ligach, to wcześniej tego nie wiedziałem, to też bym chciał cię popytać w takim razie o tego typu rzeczy, bo te ligi pokerowe były popularne no, w całej Polsce tak naprawdę jeszcze przed tą ustawą hazardową. Teraz też pewnie gdzieś tam można spotkać, chociaż już nie z takim rozmachem robione, no wiadomo, że ta ustawa sporo zmieniła. Natomiast przed ustawą takie ligi funkcjonowały, tak jak powiedziałeś, też we Wrocławiu, no ale w tych największych miastach jak Warszawa, Gdańsk, też Kraków czy Poznań, w Zielonej Górze na przykład też istniały i to się wszystko prężnie rozwijało, to chciałem się zapytać od twojej strony tej organizatora czy współorganizatora takiej ligi we Wrocławiu, jak to ty wspominasz, jakie to było dla ciebie doświadczenie i też czy ciężko tego typu rzeczy się organizowało, zbierało ludzi, jak to wyglądało u ciebie? To znaczy, no, początkowo ligę we Wrocławiu organizował najpierw ktoś inny, więc ja tak jakby przejąłem po prostu po tej osobie, bo ona zaczęła mieć jakieś inne dodatkowe obowiązki i po prostu ja wtedy studiowałem, miałem dużo czasu i wziąłem się za to. Nie było zbyt dużych problemów, ogłaszało się, że są turnieje grane. Było wtedy takie bardzo słynne forum pokerzysta.pl i w zasadzie tam wrzucało się jakieś terminy, ogłaszało się harmonogram turniej i jakie są nagrody, bo też trzeba nadmienić, że wtedy te ligi, jako że były poniekąd legalne, były sponsorowane przez różne rumy typu właśnie Betson, Sportingbet, które dokładały pieniądze za założenie konta. No, były różne takie dodatkowe motywacje dla ludzi, żeby przychodzili, bo pamiętam, że była nawet taka sytuacja, że dla każdego uczestnika, który się po prostu pojawił i nie miał konta na Betsonie, dostawał $20 na grę od razu. Za to tylko, że przyszedł i podał swój nick z Betsona. Więc no, ludzi to motywowało na pewno bardziej. Były dodatkowe nagrody też dodane do każdego turnieju i do całej klasyfikacji generalnej. Także nie było zbyt wielu problemów. Nie przypominam sobie, szczerze mówiąc, żadnej trudnej sytuacji związanej z organizacją. Nigdy nie zginęły żadne pieniądze, nigdy nic takiego się nie wydarzyło, szczerze mówiąc. Zawsze wszystko było okej. A jaką frekwencję mieliście? W czasach świetności pamiętam, że na turnieje ligowe we Wrocławiu regularnie pewnie przychodziło między 30 a 40 osób.
a zdarzały się pewnie turnieje, gdzie było 60 osób. Natomiast w Legnicy była to trochę mniejsza frekwencja, nie pamiętam jak to wychodziło. Czasami się zbieraliśmy w 10 osób, żeby tylko po prostu poprzerzucać żetonami. To było bardziej tak for fun. I myślisz, że coś takiego, jeżeli, nie wiem, no załóżmy tak trochę optymistycznie może, ale że jeżeli ta ustawa w końcu się zmieni w jakimś tam najbliższym czasie, to myślisz, że będzie jeszcze zapotrzebowanie na tego typu ligi chodzi mi bardziej o wielkość, tak? Bo że będzie zapotrzebowanie, no to możemy być raczej pewni, ale czy takie, nie chcę powiedzieć tłumy, tak, ale spore ilości osób, które się pojawiały na tych ligach w różnych miastach, czy to ma szansę wrócić, czy może już ludzie są tak przyzwyczajeni na przykład do gry online, że nie będzie im się chciało ruszyć w tygodniu do baru czy do pubu, żeby sobie pograć ze znajomymi, a zamiast tego wybiorą siedzenie przed komputerem. Nie, no bez przesady. No, wydaje mi się, że na pewno byłoby zainteresowanie takimi turniejami. Tym bardziej, że nie każdy jest zawodowym pokerzystą i nie każdy ma czas na to, żeby a czas i pieniądze na to, żeby pojechać sobie na jakiś turniej gdzieś za granicę i pograć. Gdzieś tutaj po Czechach pewnie ludzie jeżdżą, ale nie ma też tego jakoś zbyt wiele i ludzie też normalnie pracują, więc gdyby mogli w miejscu swojego zamieszkania wyjść wieczorem, wypić piwko i pograć sobie ze znajomymi, na pewno wybraliby to niż siedzenie codziennie przed komputerem. Jeden dzień w tygodniu można poświęcić na pewno na coś takiego, albo nawet raz na 2 tygodnie. Myślę, że uzbierałaby się spora ilość chętnych. Tak, no ja pamiętam też, miałem okazję w jednej z takich regionalnych, czy właściwie lokalnych lig sobie pogrywać, grać i to bardzo miło wspominam właśnie jako taką ciekawą, fajną zabawę, dobry sposób na spędzenie wieczorów. Tak jak mówiłem, pewnie jeszcze gdzieś to funkcjonuje w okrojonym formacie, no ale miejmy nadzieję, że to prawo się zmieni za jakiś czas i będzie można do tego wrócić, bo to jest naprawdę sporo. Myślę, że szanse miałyby takie kluby pokerowe bardziej niż, bo nie sądzę, żeby jak nawet jeżeli się prawo zmieni, żeby była możliwość, że można było organizować sobie, tak jak kiedyś robiliśmy to w jakichś barach, bo no, na wszystko by musiały być pewnie teraz jakieś umowy i tego typu rzeczy, więc podejrzewam, że albo jakieś kluby pokerowe, ewentualne nie powstanie firm, które zajmowałyby się legalną organizacją takich turniej właśnie w lokalach, które mogłyby sobie podpisywać umowy z danymi lokalami o wynajem czy o dzierżawę na jeden wieczór i robić takie eventy. Wtedy pewnie miałoby to jakiś No tak, sens. jak mówisz o tych klubach pokerowych, no to rzeczywiście to też ma sporo sensu, bo jakby to, co niektórzy też podkreślają, że pokerzyści byliby wtedy jakby skupieni tak w jednym miejscu i w szczególności już jeżeli chodzi o ten poziom na przykład jest zawodowy, to nie musieliby tak jak teraz tylko w kasynach przesiadywać wśród tych wszystkich automatów, maszyn i ruletek, więc to pewnie byłoby dobre rozwiązanie. Natomiast Dokładnie. chciałbym cię też zapytać o te twoje wyjazdy zagraniczne, bo oprócz tego, że tak jak powiedziałeś, robiłeś tą ligę we Wrocławiu, tam w Polsce też w Warszawie na turniejach się pojawiałeś, no to masz sporo tych wyjazdów za granicą. Pierwszy taki wynik twój odnotowany to jest jeszcze na HESOPie, czyli pewnie nie wszyscy słuchacze pamiętają, jeszcze zanim nastała ta seria Redbet Poker Open, była taka seria HESOP, czyli Hey Series of Poker. No, ona kilka lat funkcjonowała i ty pojawiłeś się w 2011 roku na turnieju w Ostrawie, między innymi tam takie jedno z pierwszych twoich płatnych miejsc. Chciałem cię też spytać właśnie o te twoje doświadczenia związane z pierwszymi wyjazdami za granicę. Jak ty wspominasz tego typu wyjazdy, tego typu gry, spotkania z innymi zawodnikami? Mi wyjazdy są potrzebne przede wszystkim po to, żeby odpocząć też od siedzenia przy komputerze. Dlatego troszkę rozbawiłeś mnie tym, że mówisz, że gracze woleliby sobie posiedzieć przy komputerze niż wyjść z domu na jakiś turniej, gdyż no, jeśli jeszcze jesteś zawodowym pokerzystą, który gra online, to grasz praktycznie codziennie. Nie wiem, robisz sobie tam 1, 2 dni, różnie sobie pewnie ludzie grają, jeśli jesteś turniejowcem, no to spędzasz przy tym komputerze naprawdę ogromną ilość czasu i taki dzień na odpoczynek jest super. Także jak mam na przykład jakiś wyjazd gdzieś za granicę, no to muszę przyznać, że też tam odpoczywam po prostu. Odpoczywam sobie od tego grania, nabieram na pewno wielu nowych doświadczeń. Zawsze jak tam jestem, to jest mnóstwo osób, często też nowe osoby się poznaję.
non-stop jest rozmowa o jakichś rozdaniach, cały czas jest rozmowa o rozdaniu, które miałem, który ktoś miał, co byś zrobił, jakbyś zagrał, więc potem wracasz do domu i nawet jeżeli ten wyjazd nie do końca zakończył się po twojej myśli, no to jest coś, ja przynajmniej jestem nastawiony do kolejnych dni grindowania w sieci. Wykorzystuję też nowe rzeczy, których się dowiedziałem od pewnych osób, no i też tak mnóstwo znajomych się na tych wyjazdach poznaje, wielu ciekawych graczy. A powiedz mi, który jakby wyjazd, może które miasto bardziej, bo pod tym względem też można patrzeć, które miasto najbardziej ci się, nie wiem, spodobało, zrobiło na tobie największe wrażenie pośród tych, gdzie miałeś okazję grać turnieje pokerowe, tylko tak szybko jeszcze powiem, że byłeś między innymi w Rydze, właśnie w tej Ostrawie, w Pradze też, no i w Madrycie na przykład, więc twoje ulubione takie powiedzmy pokerowe miasto, jeżeli w ogóle jest. No, jeśli chodzi o ulubione pokerowe, no to myślę, że wymieniłbym jednak Madryt, bo byłem tam dwa razy. Dwa razy wygrałem tam jakiś side event i myślę, że to też ze względu na poziom hiszpańskich graczy. Zresztą w wywiadzie ostatnio wspominał o tym Tegas, on uwielbia Barcelonę. Ja jeszcze nie miałem okazji tam być, natomiast podejrzewam, że poziom jest podobny albo i jeszcze gorszy. No, Hiszpanie to naprawdę ciekawi przeciwnicy. Tak, no Tegas wspominał, że tam mu się bardzo przyjemnie gra i ma fajne wspomnienia stamtąd, no i do tego jest też kibicem Barcelony, więc przy okazji wpada sobie. Ludzie też na przykład, ludzie mówią na przykład, że, no, że tam są problemy, bo na przykład kasyno zamykają szybciej, albo że ktoś tam, że ludzie słabo się komunikują w języku angielskim, bo to prawda, że są różne inne, nie wiem, jakieś rzeczy związane z organizacją, bo krupierzy też są fatalni z tego co pamiętam, ale mimo wszystko nadal poziom graczy, poziom przeciwników sprawia, że naprawdę warto tam jest jechać. Takie, więc jeżeli ktoś będzie miał okazję, czy na wakacjach być w Hiszpanii, czy właśnie tam w Barcelonie w szczególności, to może się wybrać. Tam kasyno jest, z tego co pamiętam, chyba nawet tuż nad morzem, nad oceanem położone, więc nad morzem właściwie. Mówisz Barcelonie, o no Barcelonie, czy Barcelonie. o Barcelonie, Tak, tak. więc można połączyć przyjemne z pożytecznym. Natomiast też cię chciałem zapytać o twój najbliższy wyjazd, bo z tego co wiem, wygrałeś pakiet na Mega Poker Series na Maltę, to już na początku maja jedziesz, a właściwie lecisz na Maltę. No i powiedz, czego ty się też spodziewasz, bo kilka turniejów, które już zagrałeś live, to jest właśnie seria MPS. Więc jakiego poziomu się spodziewasz na Malcie? No i też, czy zamierzasz poza samym graniem, gdzie się tam udać na zwiedzanie, tym bardziej, że to nie jest zbyt duże miejsce, jeżeli chodzi o całą wyspę? To znaczy miałem przyjemność być na Malcie z okazji Battle of Malta kilka miesięcy temu, także będzie to mój drugi pobyt tam. I nie wiem jeszcze, szczerze mówiąc, czy będę tam miał czas coś zwiedzać, bo lecę tam na tydzień, aczkolwiek spodziewam się zagrać tam wszystkie eventy lub zdipować main event. I wydaje mi się, że akurat w niedzielę, kiedy kończy się main event, zaczynają się skopy. Jako, że zostaję tam do środy, to będę pewnie tam grał po prostu skopy, aż do wylotu, do domu. Także nie wiem, czy znajdę czas na pozwiedzenie. Natomiast jak byłem za pierwszym razem, to zwiedziłem okolice hotelu Hilton. Czyli półwyspy, tak? Można tak żartobliwie trochę powiedzieć. No tak, to prawda jest mało, bo jeśli się wracałem właśnie do hotelu, z hotelu do, na lotnisko taksówką i przejechałem przez całą Maltę, myślę, w 20 parę minut, także nie jest naprawdę to duża, nie jest naprawdę duża A wyspa. odnośnie też tej Malty i turnieju, to był w listopadzie, jeśli dobrze pamiętam, Battle of Malta. Jak ty wspominasz też tamten turniej, bo z tego co akurat tak udało mi się sprawdzić gdzieś na szybko, to wtedy miejsca płatnego nie zająłeś, natomiast jak ci się też grało wtedy? Nie pamiętam, szczerze mówiąc, przeszedłem bodaj mi się do drugiego dnia, ale zupełnie już nie pamiętam tego, co tam się wydarzyło. Nie pamiętam za bardzo rozdań,
ale gra była raczej ciężka z tego co pamiętam, bo dużo osób tam przyjechało. Pamiętam, że był między innymi Dominik Pańka, bo przyjechał odebrać jakąś nagrodę i zagrać w turnieju. I dosyć dużo osób było, bo kilka roomów organizowało kwalifikacje na ten turniej i w main evencie zagrało na pewno ponad 1000 osób, ale nie pamiętam ile dokładnie. I było naprawdę dosyć dużo dobrych graczy. I można było trafić owszem na jakiś łatwy stolik. Pamiętam, że dwóch Polaków tam dosyć wysoko zaszło w main evencie. Natomiast ja chyba na tym wyjeździe nie zaliczyłem żadnego miejsca To skoro podnego. jesteśmy też przy Malcie, to ciebie tak spytam, bo skoro już miałeś okazję tam być, to nie wiem, może masz jakieś rady dla osób, które albo wybierają się w maju na ten turniej, na który ty też lecisz, albo będą chciały sobie w przyszłości polecieć, pograć w pokera właśnie tam, czy coś byś, nie wiem, poradził, coś specjalnego, specyficznego tym osobom, które się tam wybierają, o czym warto pamiętać może? Względem wyjazdu ogólnie czy Względem właśnie gry? takiej też gry pokerowej. No, jeśli chodzi o grę, no to myślę, że najważniejszym jest, żeby skupiać się na tym, żeby popełniać jak najmniejszą ilość błędów, żeby obserwować graczy innych. No, Dominik ostatnio pokazał, jak bardzo należy obserwować. Z tego co widziałem, wyjaśnienie jego na temat, dlaczego zwrócił dziewiątki, no to mówił, że zwrócił uwagę, że przeciwnik gładził w inny sposób żetony. Także myślę, że obserwacja przeciwników w turniejach na żywo, co jest w sumie dosyć oczywiste, aczkolwiek na pewno bardzo ważne, żeby się skupić na czymś konkretnym właśnie u każdego zawodnika. Czytałem bodajże właśnie w książce Harringtona było, że on właśnie zwracał uwagę na to, co ludzie robią z żetonami, ale no są pewnie różne rzeczy. Na przykład ludzie trzymają w różny sposób ręce na kartach. Różne rzeczy są. Nie chciałbym tutaj oczywiście wszystkiego na początek zdradzać, ale no, warto na pewno obserwować bacznie to, co się dzieje na stole, nie zajmować się niczym Dobra, to innym. skoro też wspomnieliśmy o tym turnieju Battle of Malta, to sprawdziłem na szybko. 1447 osób zagrało w listopadzie tamtego roku, w tym roku. No tak, tak myślałem, właśnie nie chciałem przesadzić, ale Tak, wiedziałem, i w że tym to może być coś koło roku tego. organizatorzy, z tego co pamiętam, planują, czy celują właściwie w taki rekord 2000 opłaconych buy-inów, więc też pewnie będzie spory turniej, sporo Polaków też się znajdzie tam, bo w tamtym roku mieliśmy, z tego co pamiętam, na czwartym miejscu Oskara Szweda, więc całkiem nieźle nam poszło. Tak. To tyle, jeżeli chodzi o tą kwestię wyjazdów czy gry na Malcie. No a powiedz jeszcze też, czy po Malcie już masz jakieś plany dotyczące turniejów live, czy wybierasz się na jakieś inne przystanki pokerowe, jeżeli chodzi o tą grę live? Znaczy, no, na pewno chciałbym w końcu zadebiutować w turnieju rangi EPT, bo jeszcze nie miałem okazji. I prawdopodobnie będę się starał o to, żeby zadebiutować w Barcelonie we wrześniu. Natomiast no, zobaczymy, jak to się ułoży. Wszystko różnie może być. Jeśli chodzi o jakieś wyjazdy live, to zastanawiam się nad jeszcze jednym turniejem, który będzie co prawda przed Maltą w Rozwadowie w kwietniu pod koniec. Będzie to jakiś Red Bed. turniej organizowany przez. Nie, organizowany przez Unibet. To będzie jakiś, nie wiem czy French Poker Series, coś w tym stylu. I on będzie za 500 euro. I zastanawiam się nad tym. Aczkolwiek też jeszcze do końca nie wiem. Natomiast jeśli chodzi o turniej live po Malcie, no to potem są wakacje. Pewnie chciałbym gdzieś też pojechać z rodziną, więc myślę, że dopiero właśnie Barcelona. I raczej grając w Okej, sieci. to powiedz, o jeszcze jedną rzecz cię zapytam odnośnie też turniejów live, bo tych, mówię, tak jak mówiłem, kilkanaście tych miejsc płatnych w sumie masz. Finansowo to też, już nie wdając się w szczegóły, też to wygląda całkiem przyjemnie. To jeżeli ktoś zaczyna swoją, powiedzmy, przygodę z pokerem, albo właściwie już ma pewne doświadczenie w pokerze i szykuje się do swojego pierwszego jakiegoś tam turnieju live, to twoim zdaniem, na co warto patrzeć, wybierając pierwszy turniej, na którym chcielibyśmy sobie zadebiutować, spróbować swoich sił? No na pewno warto pojechać na jakiś turniej organizowany gdzieś tutaj blisko Polski, czyli do Czech, gdzie będzie dosyć dużo Polaków, bo zawsze można nawiązać jakieś kontakty,
poznać nowych graczy, którzy już troszkę grają i znają na przykład więcej rzeczy, wiedzą więcej rzeczy o pokerze niż ty, i większość z takich osób jest chętna do współpracy, lubią rozmawiać o pokerze, o rozdaniach, i zawsze można nabrać jakiegoś doświadczenia. Więc myślę, że jeśli bym chciał zadebiutować, to gdzieś blisko bym się wybrał. Natomiast jeśli, tak jak mówię, już się troszkę gra i chce się pojechać na dobre turnieje gdzieś z dobrym fieldem, no to zdecydowanie polecam Hiszpanię, Francję i Włochy, bo naprawdę tam turnieje są super. I nie tylko turnieje, kasze Tak, no też i są do tego super. Z tego co pamiętam, w Madrycie jest taka, tak wyglądają kasze, że są rozdawane w odwrotną stronę. W sensie tak jakby small blind i big blind są po prawej stronie. To tak dosyć dziwnie wygląda, aczkolwiek zasady są te same, tylko że drugą stronę, odwrotnie tak to wszystko ruch, jest. czekaj, u nas jest prawo, tam lewostronny, można trochę tak żartując, natomiast chciałem cię też zapytać o taką rzecz, bo często słyszymy, jak w sytuacji, gdy Polacy jadą na te największe turnieje z serii właśnie EPT, że trzymają się tam razem, nie wiem, dyskutują na przykład o różnych rozdaniach, czy też wspierają się, jeżeli jeden z nich gra na stole finałowym, tak jak to było na przykład w przypadku właśnie Dominika, który trzecie miejsce ostatecznie zajął w main evencie, czy na tych turniejach z mniejszym wpisowym to tak samo wygląda, rzeczywiście jest takie trzymanie się razem? Tak, oczywiście. Oczywiście, że tak to wygląda. Jest, no nie wiem, no, często jeździłem na turnieje, które organizował Unibet, i tam oczywiście wszyscy się doskonale znają, bo jest część osób, które jeździ regularnie. Jeśli przyjeżdża ktoś nowy, to zawsze są jakieś imprezy organizowane w stylu welcome drinki, tam ludzie przychodzą i nie jest nigdy tak, że ktoś przyjeżdża i wszyscy się nagle gdzieś chowają i nie rozmawiają z nową osobą. Raczej jest pełne otwarcie ze strony wszystkich graczy i z tych, którzy już przyjechali parę razy, i ci nowi mają na pewno z kim pogadać. Tak, to mi się zawsze się podoba, że zapoznać. Polacy na tych turniejach razem się trzymają i dopingują, i to bardzo sympatyczne, bo to jest też taki jakby trochę chodzi o, nie wiem, taki duch sportu, mi się też wydaje, bo my jednak traktujemy to poniekąd jako sport, więc kibicujemy sobie nawzajem, żeby wygrał ktoś od nas z Polski, a ty także właśnie postrzegasz tak to pokera wygląda. Jako sport, czy bardziej jako, nie wiem, taką grę, która ze sportem no niekoniecznie ma sporo wspólnego? Jakie tu jest twoje zdanie w tej dyskusji, bo część właśnie też zawodowych pokerzystów z Polski no niekoniecznie jakby przyznaje taką łatkę sportu, jeżeli chodzi o pokera. Natomiast część właśnie idzie w tym kierunku, że poker to sport, co prawda umysłowy, ale jednak i powinno się go w ten sposób traktować. Jak ty na to patrzysz? No myślę, że właśnie różne osoby to mogą różnie interpretować. Dla mnie jest to troszkę sport, ale przede wszystkim jest to dla mnie moja praca, także wiadomo, no sportowcy, dla sportowca jego sport też jest jego pracą. Uważam, że ma tu na pewno jakieś cechy sportowe. Jest to gra umiejętności dla mnie. Nic się tutaj nie zmienia. I nie gramy, przede wszystkim nie gramy z kasynem, tylko gramy z innymi ludźmi, więc tak mi się wydaje, że jest to jednak trochę, ma pewne tutaj Okej, czynniki dobra, sportowe ta czyli gra tak sobie. pół na pół w twoim zdaniu bardziej, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem. Dobra. Tak, myślę, że ponad pół. Tak bym powiedział. Chciałem cię jeszcze popytać o kilka rzeczy, może częściowo związanych też z pokerem, natomiast jesteś od pewnego czasu już, czy właściwie no od kilku tygodni tak naprawdę, jesteś na Facebooku, masz swój fanpage, lajków tak zwanych przybywa z każdym dniem, już tam około 200 chyba masz, jeżeli dobrze pamiętam, więc to się powoli rozwija. No i powiedz mi taką rzecz, jak ty się właśnie zapatrujesz na obecność pokerzystów w mediach społecznościowych, czy w obecnej takiej
sytuacji, gdzie poker jest no, wielkim też biznesem, no, tego się nie da ukryć, gdzie są spore pieniądze. Coraz częściej się też pojawiają tacy sponsorzy spoza tej branży pokerowej. Czy twoim zdaniem obecność pokerzysty w mediach społecznościowych to jest, nie wiem, wymóg taki tych czasów, czy jednak pokerzyści mogą sobie pozwolić na to, żeby skupić się tylko i wyłącznie na grze, natomiast te media społecznościowe omijać szerokim łukiem? Jak ty się na to zapatrujesz? Na pewno można i tak, i tak. Ja założyłem fanpage, obserwowałem po prostu wcześniej już fanpage Kajtka, obserwowałem fanpage Janka, jakiś inny, obserwowałem też fanpage Kaczmarola i no chciałem spróbować się w tego typu, że tak powiem, w tego typu promowaniu siebie, czy motywowaniu siebie do większej pracy. Mam wielu znajomych w całej Europie, bo tak jak mówiłeś wcześniej, zwiedziłem już trochę świata i chciałbym też wystawić swoją osobę na feedback innych osób. Chciałbym porozmawiać, wrzucić jakieś rozdania i porozmawiać na temat nich z różnymi ludźmi. Myślę, że jest to dobry sposób w tej chwili, żeby dostać opinie od osób, których osobiście nie znamy, a którzy mogą mieć jakieś ciekawe zdanie No na różne dobra, a tematy. jak ty też widzisz jakby swoją aktywność w tym sensie, czy zamierzasz się skupiać na swoim fanpage'u tylko na pokerze, czy też chciałbyś prowadzić, nie wiem, trochę takie jakieś tematy poboczne, może związane ze sportem, z muzyką, gdzie będziesz polecać jakiś fajny serial, jeżeli uda ci się obejrzeć, czy bardziej traktujesz to jako takie miejsce do prezentowania swojej gry i swoich wyników? Na pewno od czasu do czasu znajdzie się coś luźniejszego, może komentarz na jakiś temat, aczkolwiek będę głównie skupiał się na tym, żeby ten fanpage był taki stricte pokerowy i będą się tam znajdować głównie jakieś moje rozważania na temat jakichś rozdań, ewentualnie jakieś deepy, które będę toczył, będą pewnie jakieś screeny, będą pewnie relacje z turniejów live, które zagram, no i tego typu bardziej rzeczy. Może wkrótce właśnie pokaże się też jakieś zdjęcia z tego, jak przeprowadzam analizę A z i tego, tego co typu się rzeczy. orientuję, chyba nie posiadasz konta na Twitterze jeszcze. Wiesz co, mam konto na Twitterze, ale nie korzystam za bardzo z niego. Rzadko tam, szczerze mówiąc, wchodzę. Jeszcze jakoś nie zdążyłem się w to A no właśnie, wkręcić specjalnie. to dlaczego, tak? Bo parę osób, między innymi Teges, czy też Dominik Pańka, chociaż Dominik Pańka tak skromnie bym powiedział, korzysta z tego Twittera, on też bardziej stawia na tą komunikację przez Facebooka. Twoim zdaniem jakby też dlaczego, czy może jaka jest przewaga Facebooka nad Twitterem? Bo moim zdaniem Twitter jest chyba lepszym takim narzędziem do komunikacji, jeżeli chodzi o pokerzystów, w szczególności jeżeli właśnie grają live. Jak ty też patrzysz na te dwa portale pod takim względem? To ciężko mi się w sumie na ten temat wypowiadać, bo w mojej karierze, że tak powiem, z Twittera w sumie korzystałem może godzinę. Także no, nie mam tak jakby nie mam pojęcia, co tam się dzieje na tym Twitterze. Nie mam pojęcia, jak to wygląda. Tylko wiem mniej więcej, jak to działa, ale ciężko mi powiedzieć, jaką No, przewagę ma dla mnie Facebook nad Twitterem, bo po prostu z dobra, to w Twittera za takim bardzo nie razie jeszcze korzystałem. miejmy nadzieję w przyszłości, jeżeli będziemy robić jakiś kolejny wywiad, rozmowę, to wtedy już sobie porozmawiamy. Ja cię zachęcam zresztą też do korzystania z tego Twittera, bo wydaje mi się bardzo ciekawą sprawą ten Twitter, w szczególności właśnie, że coraz więcej polskich graczy się pojawia na tym serwisie i można obserwować ich choćby postępy właśnie w tych turniejach live. A odnośnie tego Facebooka też cię spytam, który twoim zdaniem też fanpage, jeżeli chodzi o polskich pokerzystów, tobie najbardziej przypadł do gustu? Poza twoim oczywiście. Mój fanpage jest dopiero w formie rozwoju, dopiero wszystko, że tak powiem, będzie na nim powstawać. Na razie on jest założony i po prostu nie robię jakiejś specjalnej reklamy, ani nie staram się przyciągać jakość osób. Mam nadzieję, że wkrótce tak się stanie i wtedy będę zmotywowany do jeszcze większej pracy. Natomiast jeśli chodzi o fanpage'y innych osób, no to już wymieniłem wcześniej wszystkie
te fanpage'e, które jakoś bardziej mi przypadły do gustu, no bo je wymieniłem, to znaczy, że jednak przypadły. No, na pewno bardzo fajny jest fanpage Kajtka. No i Janek też super prowadzi ten swój fanpage, wrzuca mnóstwo fotek. Dla osób, które nie jeżdżą po turniejach, mogą naprawdę zobaczyć, jak to wygląda i wyobrazić Tak, ja sobie mniej sobie tak więcej, czasami jak to jest na żartuję, takim że turnieju. Janek przysłucha, jeżeli zrezygnuje z pokera, to być może EPT go zatrudni jako fotografa, bo te jego zdjęcia są naprawdę piękne i... Janek ma bardzo profesjonalny sprzęt do robienia zdjęć, dlatego te zdjęcia są takie super On właśnie zawsze chyba nawet dopracowane. tutaj podczas relacji z EPT w sobotę, kiedy był ten finał z udziałem Dominika, to mówił, że bierze właśnie aparat i chyba trzy albo cztery obiektywy, więc rzeczywiście no. Tak, to prawda, bo miałem przyjemność grać w Pradze na jakichś eventach i Janek właśnie był ze swoim aparatem i z plecakiem do Tak, czyli obiektywów, drugi także fach tak to w ręku wygląda. już ma, więc jeżeli nie szłoby mu w pokerze kiedyś, w co ciężko na razie uwierzyć, to może się przekwalifikować bez problemu. A ciebie jeszcze chciałem też zapytać o Twitcha, bo to jest taka rzecz, taki serwis, który w ostatnich tygodniach i miesiącach zdobywa sporą popularność wśród pokerzystów, w szczególności tych zagranicznych. Jason Somerville też trochę dzięki temu, że właśnie ma swoje konto teraz na Twitchu, podpisał kontrakt sponsorski z PokerStarsem. The Warsaw też szykuje się za około miesiąc do uruchomienia swojego konta. Spośród polskich innych pokerzystów nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek inny się na razie wybierał. Natomiast jak ty się zapatrujesz na tego typu serwis i czy ty też w najbliższym czasie, a może trochę później, pojawisz się i będziesz tam streamował swoją grę? No konto już mam, założyłem, natomiast nie wiem, jak to będzie ze streamowaniem. Jeśli chodzi ogólnie o Twitcha, no to bardzo fajna sprawa. Na pewno można się wiele od niektórych graczy nauczyć, choć na razie z tych twitchujących, to tych zawodowców, którzy tam są, to mniej więcej wymieniłaś. Natomiast jest jeszcze chyba jakiś jeden polski kanał na Twitchu, bo ostatnio przypadkiem się naciąłem, nie wiem, Kapu nie stary? pamiętam dokładnie Tak. nika tej osoby. O, dokładnie, dokładnie, dokładnie. I widziałem, że on tam streamował. Natomiast nie wiem, jak Twitch na to zareaguje, bo wiem, że oni są raczej restrykcyjni, jeśli chodzi o tego typu rzeczy. Jeżeli coś jest nielegalne u nas w kraju, to nie wiadomo, czy będzie można to streamować. I obawiam się, że może No to na ciekawe, przykład bo o tym Twitch nie to słyszałem, żeby... blokować. Bo wiem, że tam na przykład, jeżeli są jakieś takie kanały, gdzie ludzie streamują i mają większą ilość oglądalności, no to jest tam kilku moderatorów już na kanale i zwracają uwagę na wszystko, co się dzieje, więc być może, że będzie można streamować, ale nie w języku polskim. Nie, no nie wiem, zastanawiam się. Tylko ja na pewno na razie sam nie będę tam nie spróbował, bo też nie wiadomo, jak do tego będą ustosunkowani oni, czy Bo prawo ty w Polsce. też pisałeś na swoim fanpage'u zresztą kilka dni temu, albo kilkanaście, już tak dokładnie nie pamiętam. Natomiast no, pisałeś, że przeglądasz właśnie w czasie sesji tego Twitcha i tam też zdarza ci się natrafić na kanały tych osób, z którymi grasz przy jednym stoliku, więc to też... Tak. Czy miałem na razie, szczerze mówiąc, dwa razy chyba taką sytuację, że grałem po prostu z jednym gościem, który streamował. Co prawda jest tam 5-minutowe opóźnienie, no ale zawsze daje nam to informacje na temat tego, jak nasz przeciwnik gra, więc takie twitchowanie to jest pewnie też coś kosztem czegoś. Chociaż z drugiej strony można też wykorzystywać to, co się pokazuje przeciwko właśnie tym osobom, tylko że trzeba też, nie wiadomo, kto z tych osób ogląda, a kto nie ogląda. I to wszystko ma Właśnie, a tak czy jakby ty dwie strony. też, gdybyś zdecydował się na streamowanie tej swojej gry w tym serwisie, czy nie boisz się, powiedzmy, no może trochę za dużo słowo, nie boisz się tego, że jeżeli rywal będzie gdzieś tam, znajdzie cię na tym serwisie i będzie miał podgląd nawet z opóźnieniem, to będzie lepiej mógł się dostosować do twojej gry i dzięki czemu ty też stracisz tą przewagę, którą do tej pory nad nim posiadałeś? No, tak jak powiedziałem, że jeżeli bym miał pewność, że ta osoba ogląda, to można oczywiście to wykorzystywać, bo stream jest tak jakby z opóźnieniem. I teraz jeżeli zagram
mogę miksować po prostu grę dzięki temu, aczkolwiek no na razie ciężko mi się nad tym jakoś głębiej zastanawiać, bo nie wiem, czy w ogóle jestem stworzony do czegoś takiego, żeby Twitch, używać Twitcha i po prostu na bieżąco omawiać swoją sesję, bo jednak to zazwyczaj wymaga skupienia. Możliwe, że pod koniec, jak zostałby mi jeden, dwa stoły, mógłbym coś takiego robić. Ostatnio widziałem między innymi jak HH Unap robił stream ze swojej sesji na keszach i grał bodajże trzy stoliki Zoom i odpowiadał jednocześnie na pytania i analizował w międzyczasie jeszcze na czwartym slocie jakieś tam rozdania. No to muszę przyznać, że byłem pod wrażeniem, bo jednak No dla mnie to tak by jak było trochę mówisz, to trudne. rozproszenie, czy właściwie podzielność uwagi u niektórych. Chodzi też o takie właśnie no, dystraktory, potocznie nazywając to rzeczy, które nas rozpraszają. Mnie na pewno by rozpraszało. To właśnie no, nie mam być może dużej No podzielności dobra, uwagi. w takim razie trzymamy kciuki, jeżeli się zdecydujesz, to twoi kibice i my wszyscy też się pewnie dowiemy właśnie z twojego fanpage'a. I powoli zbliżając się też do końca naszego wywiadu, chciałem cię o jeszcze jedną rzecz zapytać, bo kilka miesięcy temu miałem okazję rozmawiać z Tomkiem Choreckim i tam poruszałem z nim taki temat, jakby jak tego, jak posiadanie rodziny też wpływa na zorganizowanie całej tej gry i podejście do pokera. Czy w twoim wypadku fakt, że już posiadasz rodzinę, mocno jakby przemeblował twój sposób gry, twój sposób myślenia też o pokerze, czy tutaj nie nastąpiły żadne jakieś poważne zmiany? No, na pewno jest inaczej, jeżeli jesteś sam i grasz tak jakby tylko dla siebie, bo nie masz tak jakby żadnych zobowiązań, jednak rodzina sprawia, że musisz stać się bardziej odpowiedzialny w wielu aspektach. No i musisz myśleć o tym, żeby po prostu mieć w miarę regularne wyniki. Nie można za bardzo szutować, dlatego tak jak mówiłeś, że miałem tam dosyć długą przerwę w turniejach live, no było to spowodowane tym, że właśnie brałem wtedy ślub i jakoś rok później, czy półtora roku potem urodził mi się syn i po prostu to tak jakby zmieniło możliwości moje, bo nie mogłem już sobie pozwolić na to, żeby pojechać sobie gdzieś na turniej na tydzień czy na dwa tygodnie, bo miałem małe dziecko i tak jakby nie było za bardzo na to czasu, więc skupiłem się na początku na tych podstawowych rzeczach związanych z wychowaniem dziecka. No i teraz, gdy on już jest troszkę większy, bo już ma prawie 6 lat, no to mogę sobie pozwolić na, będę mógł sobie pozwolić na częstsze wyjazdy. Oczywiście, jeśli wyniki A na to czy, bo pozwolą. tak jak wspomniałeś, twój syn ma 6 lat, czy gdzieś tam, nie wiem, dopytuje cię czasami, co robisz przy tym komputerze przez tyle godzin, czy jeszcze takie pytania się nie pojawiły? No, pojawiają właśnie się coraz częściej, bo czasami po prostu on przychodzi do pokoju w momencie, kiedy ja zaczynam pracować i mówi, tato, co tam pracujesz, ale no, na razie jeszcze tak nie tłumaczyłem mu jakoś dokładnie. Też obawiam się, jaki będzie miał odbiór w przedszkolu, na przykład, gdy się pani zapyta, co tato robi, więc tak do końca staram się z tym nie zdradzać jeszcze za bardzo. Aczkolwiek zawsze przychodzi i się pyta, gdzie siedzę, w którym miejscu na stole. Takie, Czyli tego już typu takie pytania pierwsze bardziej na ziarno razie są. zainteresowania pokerem zasiałeś, tak? Już u niego to. Być może, aczkolwiek nie wiem, czy chciałbym wiązać jego przyszłość z No to ciekawe, kartami. bo trochę tak mówisz, jak też, nie wiem, sportowcy na przykład, czy aktorzy, którzy też uprawiają właśnie dany zawód, a niekoniecznie dla swoich dzieci chcieliby, znając już te plusy i minusy właśnie danego zawodu, niekoniecznie by chcieli, żeby dzieci szły w ich ślady. Wiesz, no po prostu wiedzą, że sportowcy wiedzą na pewno też, że wymaga to wielkiego wysiłku i treningu i dużo czasu. Podobnie jest w pokerze. Wymaga to bardzo dużego nakładu pracy i te sesje są zazwyczaj, jeżeli grasz turnieje, no to spędzasz po tych kilkanaście godzin przy komputerze dziennie, więc tego chciałbym tak jakby oszczędzić swojemu dziecku. Wolałbym, żeby zajmował się czymś pokerem nie live. przy komputerze na przykład. Może nie chodzi o to. Dobra, to na jeszcze przykład. jedną rzecz bym chciał dopytać odnośnie tego, powiedzmy, tematu pokera i rodziny, to jak twoja
obecna żona, a wcześniej też narzeczona, tak zareagowała, czy reagowała wtedy, i gdy dowiedziała się właśnie, że zawodowo sobie grasz w tego pokera, i jak teraz też jej podejście do twojej gry wygląda? Moja żona, gdy się poznaliśmy, że tak powiem, znaczy poznaliśmy się tak naprawdę bardzo dawno temu, bo chodziliśmy ze sobą do podstawówki, ale później, gdy spotkaliśmy się ponownie na studiach, już grałem ja wtedy w pokera i gdy tylko zaczęliśmy ze sobą się spotykać i staliśmy się narzeczeństwem chwilę później, no to powiedziałem jej, że ja wiążę swoją przyszłość z kartami i że poker jest u mnie i będzie najprawdopodobniej do końca życia i że musi się na to zgodzić ona, ale nie miała z tym nigdy większych problemów. Większe problemy mieliśmy przy tłumaczeniu jakiejś naszej dalszej rodzinie, czym się zajmuje, bo wiadomo, dla mnie to nie jest żaden rodzaj obciachu, wręcz dla mnie to jest jakby powód do dumy, że gram w pokera i sobie tutaj radzę na tym poziomie, na którym teraz jestem. I dla mnie jest to na pewno bardzo fajna rzecz, aczkolwiek na początku mówiłem wszystkim raczej, że zajmuję się, że pracuję we biznesie po prostu. Pracuję przy komputerze i tak tłumaczyłem to. Więc tam, gdzie się bałem jakiegoś złego feedbacku, A to po nie prostu tak to zdarzyło ci tłumaczyłem. się właśnie żonę namówić na przykład do udziału w jakimś małym na początek turnieju live? Czy ona na razie, nie wiem, może gra, czy nie gra właśnie? Jak to wygląda u ciebie, jeżeli mógłbyś zdradzić? Nie, moja żona zdecydowanie nie gra w pokera. Oczywiście nie ma nic przeciwko i to nic z tych rzeczy. Po prostu nie ma takiej fascynacji tą grą, jak ja. Graliśmy parę razy tak między sobą w jakimś takim rodzinnym gronie albo wśród jakichś bliskich znajomych, ale to było jakieś 7-8 lat temu. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy ostatni raz widziałem ją grającą w pokera. Chyba czasami, jak po prostu muszę gdzieś pobiec, a tutaj jakieś 2 czy 100 lecą, to każe jej Chyba, po że prostu asy, nacisnąć tak? przycisk fault. Chyba, że asy. Jak Dobra, asy, to mnie to wołaj. będziemy w takim razie tym miłym akcentem powoli zbliżać się do końca naszego wywiadu, tej drugiej części naszego wywiadu. Ja tobie bardzo dziękuję za wizytę, za to, że też znalazłeś czas, żeby opowiedzieć o swojej grze online, o swojej grze live. Myślę, że parę osób przynajmniej tym zainteresowaliśmy. Dzięki wielkie za wizytę i za poświęcony czas. Ja również dziękuję. Mam nadzieję, że wyszło to jakoś w miarę wszystko i że nie Wyjdzie w powiedziałem nic edycji głupiego. ewentualnie, także spoko. Dobra, to ja Dobra. jeszcze No też to super. tak dla formalności przypomnę, że moim i waszym gościem był dzisiaj zawodowy pokerzysta Jesus is back. Zapraszamy też na twój fanpage. Wystarczy wpisać facebook.com/JesusisBack. No i będziecie mogli śledzić jego poczynania zarówno w grze online, jak i w grze live, więc życzymy tobie też sporo sukcesów, tym bardziej, że ten skup zbliża się wielkimi krokami i fajnie by było, gdyby Polacy kolejne sukcesy tam odnosili. Ja tobie jeszcze raz dziękuję za wizytę. Naszych słuchaczy zapraszam do odwiedzania portalu Poker Break, do słuchania kolejnych odcinków Poker Break Extra. No a za dzisiaj dziękuję wam i do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie.